Tak, dobrý deň, deň dobrý. Vítam vás na horském jezírku v Šváchu, na palube lodi krásneho a trefného mena Titanic 2. Vítajte Poláci, Ukrajina na Titaniku, na jezorku v skalách v Čechách. Film znáte, to viete, co vás čaká. Bude katastrofa. Základní informace. Jezírko je dlouhý zhruba 300 metrů. Dlouhost jezorka okolo 300 metrů. Maximální šířka je 25, nejširší místo 25 metrů. A pozor, maximální hloubka je 300. Uvága, bo nejhlubší místo až 300 centimetrů. Jezírko je taky unikátní. Vůbec zimou nezamrzá. To jezírko nikdy v žádné zimě nezamrzá. Víte dlačego? Víte proč nezamrzá? Termálne pramene? Ne, ne. Jezírko nezamrzá jen proto, že si ho na podzim vypouští. Nezamrzá, bo go nemá, na jeseň vode spúšťame. Není vody, není ledu. Zpředu napravo je tam náš port Singapur. Tam budete vystupovať, pokud se nepotopíme. Tam vysiądziecie, jak vás neutopie v Singapuře. A čeká vás tam ešte 506 romantických schodov nahoru. 506 schodów do góry, specjalnie dla was. No. To się lepiej potopić. No, kotwi tam druga locie to Costa Concordia, a kapitan Francesco Schettino. Buongiorno, buongiorno. Gdzie są turyści? My się utopili sami. Francesco, przez dywany w Italii, likwidator. Tak na niego wołają na głosie. Woda w tym jeziorku, jak sami widzicie, jest bardzo czysta, przejrzysta, ma właściwości lecznicze. Woda w jezirku jest leczywa, a ma magicką moc. Kto si tej wody jeden krat napije, biega na kibel na całą noc. Tak, Morawacy mają Sliwowicu, w Adszpachu mamy Sraczkowicu. Dneska z darma, dzisiaj za darmo. Jezírko má svého strážce, je to vodník Česílko. Zpředu na pravo, po pravé straně vodník, šuválek, strážník jezorka. Je to velmi nervózní typ, bardzo zlý charakter. Česílko má strašné červené oči od chulení. Má také červené gały, bo fajce pálí hašiš. Vzadu harnečky na dušičky. Zpředu pod skalou jeho žena, Božena. Božena Česílko má šuverková tam dalej, jsou v separácii. Bo žena má červený nos a modré oči od rumu a denaturátu, je to alkoholička. A kousek dál ich synek Pepínek. No jedno oko červené, druhé modré. Je to rodina patologická. Dál napravo ten chlepáře, ten uśmiechnięty pień, je to náš Pinokio. Živený Pinokio. Ale chybí mu nos, nemá nosa. No pirania okousla, pozor na ruce. Uvaga na ręce, je tu pirania. Dál na prawo, z prawej strony z przodu, kołzelna borówkowa chora, góra jagodowa, a je tam madagaskarski pingwin Rico. Pingwin z Madagaskaru tam mieszka. Innego roku smy tu mieli borówki jak pomarańcze. Tak, to było po Czernobylu. A na lewo, po lewej stronie hawajskie ostrowy, je tam poslední tanecznica Hula Hula Bonga Bonga. Ostatnia tancerka Hula Hula na wyspach hawajskich. No je to rumcajsová tchyně, to ještě má rumcajsa. Nebyla v Černobylu a taky na pomaranče. Zpředu horský bubr, upáže zů na pňu šedí gůrský bubr. Není to myš, je to horský bubr. Ostatná štuka gůrského bobra. A pozor, uvága, jak je druhý ostrov na druhé vyspě dva krokodýle. To jsou polské krokodýle, přímo z Polska, za kopcem je hranice. Včeraj byl jeden, dneska, dzisiaj už jsou dva. Poláci to 500 plus tak dělá. Druhý ostrov je to ostrov trepásníkov, vyspa krásnoludkov v Trepáslici. Majú tam malinký domáček hospodka, majú takú malú knajpke. No. A majú tam dobré jídlo a pivo. Tak a teď už se blíží místo katastrofy. Zpředu Gibraltarská skála, Gibraltarská úžina. Za skálou hned uvidíme zbytky našej první lodi Titanic 1. Před námi skála vystaje z vody do Gibraltar i za tou skálou zobačíte vrak Titanica. Kapitán loď převrútil, turistů potopil i já tež tak potrafím. Za skálou napravo zbytky Titanica. Vrak Titanica bude po pravej straně.
Haligátor! Ježiši Kriste. Forfeiter atakuje. Napravo pod skalou komín a ruka kapitána. Vrak Titanika po pravej strane. No, renka. Skal, tá struka, bude Titanik 3. Krásne malované nechty, pomalované pazurky, je to ruka Leonardo DiCaprio. Zegárek, chodinky, je to Rolex. Čínsky Rolex. AliExpress. Tak, sme na Titaniku, je to Titanik 2. Tak teď udeláme rekonstrukcia katastrofy. Teraz udržíme v skále, pôjdeme na dno, požegnajte sa s rodinou. Titanic 2, katastrofa, no. Máme 3 minúty. Jezírko nám napájí, že kametuje, jej prámen je 2 km dál v Rokli. Je tam vlčí Rokle a prámen metuje. Pôjdeme požete, řeka nazýva sa umetuje a žrudla řeky sú 2 km ďalej vo voze. Zpředu na skále, jak je značka zakaz vjezdu, je tam taký polský turista z Gdaňska, taký bílej hubenej, tak na tej skále, úplne nahoře, je chlava chrocha, anebo gorilla. Na šite skále pred vami veľký pes gorila alebo hipopotama, vidíte? Dobře, máte fantázie. A máte spateční jízdenky, bilety povratné tež máte? Ne, tak budeme končiť, vystupovať, vysiadať. Ženy, dievčiny napravo, panovie nalevo. Udeláme soutiež mokré tričko, my sme okrego pod košulka budeme vyrať. No, anebo udeláme taký český patent, si to menuje najrychlejší obrat lodi. Robíme teraz najšipší obrat lodi. Otočíte sa na lavičkách a popúdeme spátky. Obúčite sa na lavkách a popúdeme s povrotem. Tak, najrychlejší obrat lodi. To vypustí, když bude 300 metrů. 300 cm. Jak se to vypustí, no to jeden den a už tady je. No, jo, ale led se roztachují, takže v zimou by tam ta bouda to stavidlo by to všechno. Na začátku sloužilo ke splavování dřeva. I vybudovali je, aby transportovat dřevo. Plavíme sa teď 537 metrů nad hladinou moře. Půjdeme na vysokosti 537 metrů nad poziomem moře. Motor máme na lodi. Ekologický. Na becherovku. Síly jedného vola. Máme tu napęd tradiciony na palivo, płynne becherovka rum, silník je mocí jedného variála. Tak a teď už se blíží kanál La Manche a je tu taky zlatá rybička. Zlatá rybka tu mieška, ale nic nie děla. No, neplní pšání, už je mrtva, zdechla. No, to už je suši. Strážce kanálu Michael Jackson, po poslední kosmetické operace. Má nový nos a staré brýle. Jsou tu taky adšpasky Spider-Many, pajonci skalní, bardzo agresivné skalné pajonky. Muchomurka protchyně, muchomor do tyšťových. I Poláci, je to představitel šetí Biedronka. Są tady na łódyczce prażacy? No i są? No i są. On żare prażaków. Na wyspie, na ostrowie. Jożin z bażin, ludożerca, ledożrąd. Żare prażaków, a usta zuby brąsi. No sobie zęby naostrzył, a ich nie ma. Na łódce. Tak, velmi zajímavá botanická vec. Ciekawostka botaniczna. Korzeń tego smrka, no, rosnie na horu po skale. Piękny świerk, ale korzenie rosną do góry. Widzicie? No nie to normalne, to dziwne. A wiecie dlaczego widzę procz korzeń na horu? Wiecie? No ja tak inne też nie. Panowie, korzeń na horu, korzeń do góry, chłopaki. Wedle stromu, koło drzewa, niekto zakopał wiagru, takie modre, niebieskie witaminy. Od tej doby korzeń furt na horu. No tak, Polacy, jakby tam był braweran, to by las spalił. W lesu diabelska chobotnica, ośmiornica diabelska. Kolik chapadel ma chobotnica? Ile macek ma ośmiornica? 8, 8, w czesku tak. Ta ma 24 macki. Je to turbo chobotnica. Turbo diesel. A nebo je to poslední český komunista zakorzeniony. Tak naprawdę jest to ostatni český komunista. Na wyspie, na ostrowie Rumcajs, a kurteczek, Rumcajs i Kwiatik tu mieszkają, nasi przyjaciele z dzieciństwa.
Rumcajs už si dal rum, už po rume to vydať. Oni tutaj bardzo szczęśliwie żyją, spokojnie żyją, bez żen. Manka, Hanka je w Niemiecku. Cypisek na pankracie. Na końcu wyspy latarnia morska, je tu na ostrowie Majak. A świeci czerwone światło, czerwone światełko, widzicie? No, już se bliżej tsunami, nadciąga tsunami, pójdziemy na dno, potopimy się. No tak mi pomóż, te udzielamy Eskimaka, sen kapitan likwidator z Polska. Macie strach? Boicie się, nie? Chorobę morską, morską nemoc? Dobrze, można karmić kaczeny. Kaczki wszystko zjedzą. Takie pazarne. Polacy, bujajcie, mam umowę z ZUS-em, muszę normę wykonać. Ahoj, Czesinko. Dobrze. O, tak, mamy tu taki na jezirku mini safari, mini zoo. Z przodu przed wami orangutan. A to nejsem ja, nie, tamle na skale, w opice. Widzicie orangutana? Jest? Dobrze, kto nie widzi, niech podiwa spojrzy do wody, tak chujli, no. Na drugiej skale z przodu, co tam jest? Co widzicie na drugiej skale? Kurzeci z technotoneni, to nie jest kurzutko. No, je to slon. Slon z zadniej strony, jak się pcha do jaskini. Słoń się wciska do jaskini. No, ale chybi mu odsas, nie ma ogona. A dlaczego, proszę? No, pirania ukołsła. Po polsku jest to dupa słonia bez ogona. Tak, a teď już se bliży port Singapur. Spływamy do Singapuru. Tak, bude celni kontrola. Pokud macie jaki tabak, alkohol, drogi, narkotyka, tak wszechno, wszystko... Kupimy. Dajcie kapitanowi. Paszportowa kontrola, emigranci z Polska. A mamy tu takowy heski zwyk, piękny zwyczaj. Kapitan występuje prwni, wysiadam pierwszy. Jak na Costa Concordia. Tam był kapitan Francesco, Francesco Cretino, mój uczytel. Dobry człowiek Francesco. A mamy tu takowy drugi heski zwyk, drugi piękny zwyczaj. Smy dżentelmeny, jesteśmy dżentelmenami, tak, żeny, chłopczyczki, dziewczyny występują na prawo, panowie na lewo. Za tym jeszcze nikt nie wysiada. Tak, ja wam dziękuję, przejechęski, do jednego zwiedzania będziemy wysiadać, występować tamhle prawa strona, jakby to, pamiętajcie, gdzie prawa strona. I będziemy za chwilę wysiadać. Tam nie będzie 503 schodów, 3 są rozbite, takie na 503. Dziękuję, do prawa spadki aszpaskie skały, do lewa te pickie.